Hej, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj wrzuciłam już jeden filmik z moich historii. Oczywiście było wiele komentarzy typu nie wierzę ci, kłamiesz i tak dalej. Wśród hejtujących była też Ninka X3, czyli dziewczyna, która po prostu moim zdaniem ma ze sobą jakieś problemy, skoro hejtuje osobę, która nic jej nie zrobiła i uważa się za mądrzejszą i wszystko wiedzącą. Uważa mnie za kłamczuchę. To teraz taka mała lekcja dla osób, które oceniają mnie i moje historie, a nie byli jej świadkami tej historii. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Spotyka Was podobny los co mnie. Jesteście sobie w szkole. Wasz oprawca nagle się na Was rzuca i próbuje Was udusić. Widziało to parę osób, ale nikt oczywiście nie chciał pomóc. Idziecie z tym do dyrektora. Dyrektor nic nie robi, bo nikt się nie przyznał. No i za drugim razem, niestety, ale osoba, która wcześniej próbowała was udusić, robi to po raz drugi i niestety was zabija. Oczywiście dopada was w jakimś ciemnym zaułku czy gdzieś i po prostu nie macie gdzie się ukryć. Wyobraźcie sobie taką sytuację. I właśnie o to chodzi. Ludzie nie wierzą w jakieś rzeczy, dopóki sami nie zobaczą albo nie zrobią nic, dopóki nie dojdzie do tragedii. Taka mała informacja dla Nika X3. Po pierwsze, primo, nikogo tu nie wyzywam. Po drugie, primo, jeżeli jesteś taka mądra i jeżeli uważasz, że ja się wywyższam, to pokaż mi, gdzie ja twoim zdaniem kłamię. Jeżeli cała moja historia wydaje ci się wyssana z palca, to po co ty to oglądasz? Ja rozumiem, jeżeli to miała być opinia, ale to jest po prostu hejt, bo jeżeli ktoś pisze ten sam komentarz pod każdym moim filmikiem, to nie dość, że to jest hejt, to jeszcze uporczywe nękanie. Poza tym muszę wam powiedzieć, że ja nie mam zamiaru was okłamywać, ponieważ gdybym kłamała, to uwierzcie mi, gdy moje historie nie były autentyczne, to odcinek moich historii byłby jakiś codziennie. Bo co to za problem wymyślić sobie jakąś historię? Ja równie dobrze mogę sobie wymyślić historię, że widziałam na przykład, nie wiem, Elvisa Presleya, który chodził koło mojego domu. To już wiadomo, że to już byłoby zmyślone. Gdybym zmyślała, moi drodzy, to bym co chwila... Owszem, czasami tam myślę, żeby przypomnieć sobie jakieś elementy, ale osoby, które kłamią, często nie patrzą w kamerę, tylko poza nią. Często plączą się, a potem zmieniają swoje wypowiedzi kilkukrotnie i to pod rząd. Nie potrafią w 100% dokładnie opisać historii, którą już opowiadali, a ja to potrafię, więc tak naprawdę ja was nie okłamuję. Nie wiem, jakim naprawdę trzeba być niekapującym, żeby tego nie zrozumieć. Ja też nie rozumiem ludzi, którzy próbują się wybić na innych osobach. To jest po prostu żałosne. Ja tu nie robię kolejnego resocjalizującego filmiku dla hejterów, ponieważ im już nic raczej nie pomoże, jeżeli nie uczą się na własnych błędach. Naprawdę współczuję hejterom, ponieważ oni mają ze sobą problemy. Ja nikogo tu nie obrażam, po prostu im współczuję, bo oni nie potrafią się zachować dojrzale, a inni chcą o dojrzałości pouczać. Moje historie są autentyczne i wyobraźcie sobie, są 3 osoby, które mi nie wierzą, kontra 20 osób, które są w stanie potwierdzić historię. Zawsze w mojej historii znajdowała się jakaś osoba, która mogłaby to potwierdzić. I gdybym w tym momencie na przykład zawołała moją najlepszą przyjaciółkę, ona mogłaby wam potwierdzić do kamery, że była świadkiem tego, jak Alan próbował mnie udusić. Oczywiście możecie powiedzieć, że to jest ustawione, że ja udawałam, ale słuchajcie, jeżeli... Byłoby ustawione, gdyby tylko jedna osoba to potwierdziła, ale gdyby przyprowadziła 5 osób, to myślicie, żebyśmy się wszyscy tak zmawiali? Są ludzie, którzy nawet jeżeli zobaczą ktoś, to wrzuci do internetu i jest to potwierdzone przez naukowców, to nie uwierzą. Tak naprawdę musi się coś stać, żeby ta osoba uwierzyła. Taka moja mała sugestia do osób, które nie dość, że mnie wierzą, to jeszcze jednocześnie mnie hejtują. Radzę wam uważać, ponieważ karma wraca. Wyobraźcie sobie sytuację, że na przykład to was ktoś napada i próbuje was udusić. Jeżeli wy nie wierzycie i wyzywacie innych od kłamców, to z czasem i was zaczną uważać za zimne, chłodne, wredne osoby, które po prostu nie mają w sobie serca. Nikt nie będzie takiej osobie wierzył, aż w końcu dojdzie do tragedii. Jeżeli nikt ci nie wierzy, nikt ci nie pomoże. Nikt ci nie pomoże, jesteś łatwą ofiarą. Jesteś łatwą ofiarą, może stać się tragedia. Prosty krąg, który się powtarza w przypadku osób, które próbują się wybić, tak jak na przykład Nika X3, na historiach innych, mówią sobie, że kłamie i reszta idzie w ich ślady. Gdybym kłamała, moja droga Nika X3, ciągle wymyślałabym jakieś nowe szczegóły i historia nigdy by się nie skończyła. Nie potrafiłabym również przywołać w innym filmiku historii, której opowiadałam w innym filmiku, ponieważ byłaby zmyślona i już bym o niej nie pamiętała.
albo najprawdopodobniej bym przekomarzała prawdę kilkukrotnie, gdybym próbowała przywołać to wspomnienie. Jeżeli nie macie pojęcia na jakiś temat, to się na niego nie wypowiadajcie, bo to naprawdę robi się śmieszne wręcz, że ludzie, którzy chcą na przykład słyszeć moje historie, później piszą, że na przykład nie są prawdziwe, to już po prostu sami nie wiedzą, czego chcą. Okej, nie musicie wierzyć, ale wobec tego nie nazywajcie mnie kłamczuchą, bo są ludzie, którzy w moje historie wierzą. Są ludzie, którzy mogą potwierdzić te historie. I są ludzie, którzy na pewno w 100% wiedzą, że karma może wrócić. Ale wy się później nie zdziwcie, ci co mi nie wierzycie i nie wyśmiewacie, że wam nikt nie uwierzy, jeżeli coś stanie się wam podobnego. Bo jeżeli wy myślicie, że karma nie wraca i że karma nie istnieje, to zastanawiam się, jakim w ogóle cudem macie prawo mnie oceniać? Okej, oceniacie filmiki, a nie mnie. Wyzywajcie mnie dalej od kłamczuchy, proszę bardzo. Ale później się nie dziwcie, jeżeli ktoś zrobi wam krzywdę i nikt wam nie uwierzy, kiedy będziecie mówić. Bo uzna, że tak samo zmyślacie, jak wtedy, kiedy oskarżyliście osoby, które są niewinne, o kłamstwa. Ja myślę, że skończę nagrywanie odcinka, ponieważ to jest żałosne, że osoby, którym próbuję pomóc na podstawie moich historii, żeby dać im wskazówki, co lepiej nie robić, czego nie robić. Zamiast jeszcze się cieszyć, że coś takiego próbuję pomagać ludziom, to jeszcze z tego powodu mnie oczerniają, krzyczą na mnie, mówią, że sobie wymyślam. Naprawdę była taką materialistką, żeby skupiać się tylko na subach. Nie mówię, że ktoś jak się skupia na subach, to jest materialistą na maksa, ale czasami to po prostu nie byłabym teraz tym, kim jestem. Na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, cześć.